Sai Yamanaka to postać szczera aż do bólu. Sam przez długi czas nie wiedział, kim jest i na swój własny sposób zaczął poznawać świat. Zapraszam na 10 ciekawostek o tej postaci. Hobby Saja to rysowanie, czytanie książek i zabawa w psychologa. Sai lubi przezwiska, nadaje je każdemu, na przykład Sakurę nazwał brzydulą. Sai oznacza róg śmierci, jest to też japońska broń defensywna. Mimo że jego specjalnością nie jest taijutsu, to jest u niego na wysokim poziomie. Zablokował jedną ręką atak Naruto, bez problemu radził sobie z atakami Kabuto, a nawet podczas czwartej wojny złamał bark Shina zwykłym kopniakiem. Sai do Danzo zwracał się per dowódca. Jako członek Anbu zwraca się do Kakashiego jako senpai. Mówi tak do niego z szacunku, w dodatku chciałby stoczyć z nim pojedynek. Jego ulubionym jedzeniem jest tofu, a najmniej lubi Mitarashi Dango. Danzo uważał Saja za jednego z najlepszych shinobi w jego organizacji i doceniał bardzo jego umiejętności. Może to potwierdzić chociażby to, że wierzył w niego tak bardzo, że zlecił mu zabicie Sasuke w pojedynkę. Pomiędzy zakończeniem IV Światowej Wojny Shinobi a filmem Naruto The Last, Sai zmienił rangę z Anbu na Chubu, co dosłownie oznacza dział wsparcia. Póki co nie wiadomo, co ta zmiana miała przynieść. Sai jest jedyną znaną męską postacią w Naruto, która przejęła nazwisko po małżonce. I jak? Podobało się? Okazuje się, że Sai nie jest jednak taką szarą, bezbarwną postacią, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Proponujcie w komentarzach kolejnych shinobi, a zobaczymy, co da się zrobić. To już na tyle, trzymajcie się i do następnego.